Reakcji na zdarzające się tam groźne wypadki pod koniec 2015 roku przy wjeździe na obwodnicę Jabłonny zainstalowano nowoczesny system kamer i od razu zaczął on zbierać swe czerwone żniwo. Po zaledwie czterech tygodniach pracy zgromadził dowody umożliwiające wystawienie przeszło tysiąca mandatów. Rok później średnia jeszcze wzrosła, bo przez 12 miesięcy kamery zarejestrowały 18 tysięcy wykroczeń. Z punktu widzenia państwowego budżetu stała się to więc maszynka do osiągania milionowych wręcz zysków. Ale wygląda na to, że prewencyjne oddziaływanie systemu także jest znaczące. Przed dwoma laty liczba wykroczeń spadła o blisko 6 tysięcy, a w poprzednim roku tendencja spadkowa została utrzymana. Inna sprawa, że prawie 8,5 tysiąca kosztownych fotografii dało Jabłonowskiej pułapce pierwsze miejsce w kraju. Minusem rosnącej świadomości zmotoryzowanych są ich nerwowe reakcje na zmiany świateł. Nie mając pewności, że uda im się pokonać skrzyżowanie na czas, hamują często zbyt gwałtownie. To zaś dla kierowców jadących za nimi aut bywa testem na szybkość reakcji i skuteczność układu hamulcowego. Testem, którego czasem nie zdają.